Ja się nazywam Strzeżek, jestem warszawskim radnym i doradcą wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mam w imieniu pana premiera możliwość wręczyć właśnie na Bielańskiej uczelni, w miejscu, gdzie pełni mandat radnego, czek pamiątkowy na prawie 6 milionów złotych z programu łączonego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mam nadzieję, że te środki przyczynią się do dalszego rozwoju uczelni. Mam nadzieję, że to nie jeden z pierwszych, ale również też jeden z nieostatnich sukcesów pozyskiwania finansów w wykonaniu pana rektora. Mam nadzieję, że takie sukcesy jak ten, bo jest to co najważniejsze, jedna z wyższych dotacji w ramach tego programu, a już wśród uczelni warszawskich jest to praktycznie najwyższa, będzie kontynuowana i będziemy mogli się tu spotykać częściej właśnie w takich miłych okolicznościach przekazywania środków finansowych dla warszawskiego AWF. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować panu premierowi, panu ministrowi za to, że zauważył naszą uczelnię, dofinansowując nas takimi środkami finansowymi. To jest drugi projekt badawczy, który otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego właśnie w tej ścieżce wcześniej, w tej ścieżce pierwszej, teraz w ścieżce drugiej. Jesteśmy zadowoleni, bo to naprawdę bardzo pomoże uczelni, aby poprawić jej standard dydaktyczny, bo temu te środki będą przede wszystkim służyły. Proszę panu ministrowi podziękować w imieniu uczelni, pracowników uczelni. Dziękuję bardzo.